Kolejna fotografia to Bałtyk. Bałtyk to jest co? To jest nazwa polskiego morza, tak? Jak się nazywa polskie morze? Polskie morze to Bałtyk, Zimno, raczej morze zimno bałtyckie. Morze morze. Bałtyckie jest zimne, tak jak mówi Roy, ale jest piękne i myślę, że warto zobaczyć. Jeśli nigdy nie byliście nad polskim morzem, nie widzieliście Bałtyku, zapraszamy Was, przyjedźcie i zobaczcie, jakie piękne jest nasze polskie morze. Na Kolejna pewno. fotografia przedstawia bursztyny. Z bursztynów robimy piękną biżuterię. Po angielsku bursztyn to amber? Okay, for jewelry, yeah, making nice Bursztyn to jest jewelry. amber. I kiedy byłam ostatni raz nad morzem, widziałam bardzo dużo ludzi, którzy właśnie spacerują po plaży i cały czas szukają czegoś. Tak ja mówię, o co chodzi? I później zobaczyłam, że oni szukają właśnie bursztynów. Że kiedy ta fala jest przypływ, tak, morza, to na piasku możesz znaleźć właśnie piękne bursztyny. I później kobiety mają biżuterię, kolczyki albo bransoletki, albo naszyjnik. Naszyjnik to jest neklej, tak? Necklace, Naszyjnik właśnie z naturalnych, pięknych bursztynów. Roj, czy twoja mama ma biżuterię z bursztynu? Myślę, że tak. Moja mama lubi Naturalne bursztyny.